Cześć! Dzisiaj chcę Ci przedstawić Demona, który jest bardzo fajnym kolesiem, bardzo pozytywnym, emocjonalnym, tylko że wszędzie się śpieszy i przez to bywa czasem uciążliwy. Generalnie ma tak naprawdę dwa sposoby poruszania się: szybko i turbo, ale chcę go nauczyć chodzenia na luźnej smyczy, no bo w sumie gdzie my się wszyscy tak śpieszymy? Pierwsze, co chcę osiągnąć, to żeby w ogóle zauważał moją obecność na tym wybiegu, co się nie stało od razu. Natomiast luźna smycz jest tak naprawdę efektem, efektem ubocznym tego, że pies zwraca na mnie uwagę i dostosowuje swoje tempo i sposób chodzenia do tego, jak ja się poruszam. Jeżeli będę miał uwagę demona, to wszystko później będzie łatwiejsze, ta smycz sama będzie luźna. Chodzę po wybiegu, skręcam. Jesteśmy y, uczepieni do jednej długiej liny, i nagradzam go w momencie, kiedy albo zwróci na mnie uwagę, albo do mnie podejdzie, zauważy, że jestem. I takich zachowań w ciągu tego ćwiczenia z minuty na minutę mam coraz więcej. Nie, łaskawie w pewnym momencie, Demon stwierdził, że ja też jestem interesujący. Kiedy mam jego uwagę, to chcę go nauczyć, co robić, jak smycz się napina. Na razie jego pierwszą reakcją jest po prostu ciągnąć mocniej, natomiast miałbym wtedy 3 cm dłuższą rękę po pewnym czasie, dlatego napinam delikatnie smycz i luzuję ją w momencie, kiedy on zrobi malutki kroczek w moją stronę, czasami nagradzając go smakołykiem. Natomiast tutaj nie ma tych smakołyków za dużo, bo demonowi jedzenie raczej nie pomaga w myśleniu. Natomiast mimo że nie ma żadnej konkretnej nagrody to widać, że on ma frajdę z tego, że wyczaił o co chodzi w tym ćwiczeniu i zaczyna się cieszyć, że po prostu załapał. Kiedy mam jego uwagę i co robić kiedy smycz się napina? Bawimy się w bardzo prostą grę, to znaczy nie ma wyprzedzania człowieka. Idziemy sobie w jednej linii i w momencie kiedy zaczynam je wyprzedzać albo delikatnie go hamuję, albo zakręcam, a kiedy idzie ładnie i zwraca na mnie uwagę, nagradzam go od czasu do czasu. Gdybym zaczął ćwiczenia od tego etapu, no to on chodziłby jak jojo, ta smycz by się cały czas napinała, a tak mam dużo więcej zachowań, które mogę u niego nagradzać. Bardzo emocjonalny. Kiedy demon rozumie już, że warto na mnie zwracać uwagę, że się nie wyprzedza, że kiedy smycz się napina, to trzeba ją poluzować, podnoszę sobie tylko poziom trudności. To znaczy dodaję sobie skręty w lewo w prawo, przez prawe ramię, przez lewe ramię. Zmieniam tempo chodzenia, czasem idę bardzo wolno, czasem dużo szybciej. I kolejnymi etapami treningu będzie przedłużanie tego czasu. I wchodzenie w coraz trudniejsze warunki, to znaczy miejsce, gdzie są inne psy, ludzie, samochody. I tak naprawdę później każdy spacer będzie treningiem. Część spaceru demon będzie szedł za człowiekiem, ćwicząc, a część będzie miał luz, żeby sobie powęszyć, obsikać jakiś murek czy po prostu załatwić swoje psie sprawy.